Dzień dobry, dzień dobry. Czujne oko pani Moniki Ślusarczyk patrzy na mnie i zastanawia się, o czym będziemy rozmawiać. Ja też jeszcze nie wiem tak do końca, ale dzień dobry, od tego zacznijmy. Dzień dobry. Jesteśmy w Cieszynie i widzimy pracę pani Moniki Ślusarczyk, że to jeszcze raz powtórzę. Proszę powiedzieć, jaki ma tytuł ten obraz za nami? Praca jest jeszcze nieskończona, a tytuł będzie miała Wolna Ukraina. Stąd kolorystyka i charakterystyczne kwiaty. Słoneczniki, tak, tak. Nie jest to Van Gogh. Zdecydowanie nie, mam nadzieję, że nie. No nie on. Co panią inspiruje? Kto panią inspiruje? Czy wydarzenia tylko aktualne? No tylko, nie tylko. W ogóle ludzie mnie inspirują. Wydarzenia aktualne, przeszłe, wspomnienia. Generalnie wszystko związane z dzianiem się wokół ludzi, no. Wspomnienia, pani tak powiedziała. Czy mogę zapytać, jakieś takie super wspomnienie, dobre wspomnienie pani? No w ogóle fajne dzieciństwo miałam, także mam co wspominać. Gdzie to dzieciństwo było? Ja pochodzę z Wisły. Część jego oczywiście spędziłam tam, ale dużo nad morzem, na Pojezierzu. I są jakieś prace, które są podszyte tym dzieciństwem? Była taka seria Gry i Zabawy i tam jest bardzo dużo takich wspomnień. Pani pracę można znaleźć nie tylko na Facebooku Monika Ślusarczyk, ale w różnych miejscach na terenie Śląska Cieszyńskiego. Proszę wymienić kilka, gdzie widzowie mogą przyjść i zobaczyć. No, część z moich prac, z 5 chyba czy 6, wisi w Kafe Muzeum w Cieszynie. W tej chwili mam wystawę, gdzie wisi 12 obrazów i myślę, że po Wiszą będę je zmieniać w kawiarni Domu Wczasowego Beskidy w Wiśle. W galerii u państwa Batorów w Szczyrku można zobaczyć, w Szczecinie w galerii Schowek, no na razie więcej grzechów nie pamiętam, ale gdzieniegdzie można napotkać. Czyli północ, południe, wszędzie można. Studia na ASP, czy to też było dobre wspomnienie, czy to też w tych kategoriach możemy rozpatrywać, czy nie do końca? Nie, no dlaczego? To był fajny czas, w którym miałam czas dla siebie na malowanie i no i tyle. Bo tak myślę, że większość pracy, jeśli chodzi o malarstwo i rysunek, zrobiłam przed akademią. I od dziecka pani chciała malować? Ja chciałam bardzo dużo różnych rzeczy robić od dziecka. Na przykład? Na przykład chciałam być kierowniczką zoo. Tak. Ja widziałem taki obraz pani Moniki, obraz zatytułowany Krowy. To być może też jakieś pokłosie. Na pewno, krów bardzo dużo maluję. W ogóle lubię, wiśle krowy na tych łąkach. Tak, no, krowy maluję. A czego pani nigdy nie namaluje? Nie wiem. Czy jest coś takiego? Dlaczego mam coś takiego powiedzieć? W ogóle nie, namaluję wszystko. Przyjdzie taki czas, że namaluję. A nauczy mnie pani malować? No, jak pan będzie pilnym uczniem, to tak. Co trzeba zrobić, żeby być pilnym uczniem? Trzeba się nauczyć rysować najpierw, moim zdaniem. Ja świetnie robię abstrakcje i to tylko abstrakcje. To jest niemożliwe. Bez podstaw rysunku nie będzie pan robił świetnej abstrakcji. Nie ma takiej możliwości. Oprócz malarstwa, to też zauważyłem, bo pani podesłała wcześniej swój cały dorobek, to są takie, ja bym to nazwał, imprezy towarzyszące, to znaczy wszystkie takie sprawy, które nie są stricte malarstwem, prawda? Gdyby pani mogła, bo to jest ciekawe, coś więcej powiedzieć o pewnych instalacjach, nazwijmy to tak. Instalacjach? Czy o budowlance? O budowlance. Jak zrobiłam dyplom na akademii, to natychmiast wzięłam się do pracy, tak się wszystko złożyło i zaczęłam pracować w budowlance. Wykończenia artystyczne wnętrz, czyli no nie, freski, mozaiki ceramiczne, sztukaterie, także taka praca na rusztowaniu albo na kolanach, co pozwoliło mi w malarstwie robić to, co chcę, dlatego że zarobkowałam gdzie indziej. Bardzo, bardzo lubię, bardzo sobie cenię tę pracę, co prawda jest wysiłkowa, ale czasem wracam jeszcze do tego. No. A jak się pani mieszka w Cieszynie teraz? Cudownie. Lepiej niż w Wiśle? O, zupełnie inaczej, ale nie ciężko by mi było tutaj dokonać jakiejś gradacji i wyboru, gdzie lepiej. Najlepiej tu i tu, no. Jak to bliźniakowi. No. Tak, to dobrze, skoro jesteśmy przy znakach zodiaku, to zapytam jeszcze o taką rzecz trochę z pogranicza, może nie ezoteryki, ale
O pani wartości, tak po prostu, o to, co dla pani jest ważne w życiu, albo o to słynne pytanie, jak żyć. Prawdziwie. Czyli? To truizm jest taki, nie? Ała, po prostu. cieszyć się każdą chwilą. Na tyle, żeby była jak najpiękniejsza i nikogo nie krzywdzić. No ale to jest to samo. Wystarczy powiedzieć to, co jest pierwsze, co powiedziałam. A zapytać o te lęki? Bo ja powiedziałem na początku, że będziemy rozmawiać o lękach. Nic, nic mi nie przychodzi do głowy, jeśli chodzi o lęki. Kobieta, która się niczego nie lęka i bardzo dobrze, i cieszy się chwilą i maluje. Proszę Państwa, najbliższe jeszcze marzenia i plany na ten rok? Chciałabym odpocząć. Chciałabym popływać w jakimś cudownie zimnym zbiorniku wodnym, pogrzać się na słońcu i nie malować przez miesiąc. Zbierać natchnienie. O, tak bym chciała. Do tego odpoczynku życzę po ferworze pracy artystycznej i odsyłamy do wszystkich możliwych miejsc, gdzie można, w których można zobaczyć pracę pani Moniki Ślusarczyk. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.